Mówię wam nie w swoim imieniu. A jeśli kłamię, niech mnie piorą z nieba zabije teraz. A jeśli mówię prawdę, to niech ci, którzy nie słuchają, już nigdy nic nie usłyszą. Jeśli nie uciekniemy się do krwi Chrystusa, inna krew nas zaleje. Jeszcze was to nie wstrząsa, ludzie o kamiennych sercach? Nie znają,
folowanie, folowanie tkanin. Co to jest folowanie tkanin? Kto to jest folusz? Zmiana barwy przez oczyszczenie i nadanie nowego koloru dokonuje się właśnie przez pracę folusznika, najczęściej dokonywaną nogami. On ugniata jakieś tkaniny lub skóry lub wełnę, oczyszcza z tłuszczu i z naturalnego barwnika i nadawał zupełnie nowy kolor. To jest również kobers hebrajski. To już mi buduje obraz mojej wyobraźni, co Jeremiasz chce mnie powiedzieć. Jaką czynność chce wywołać we mnie wyobrażenie tej czynności. Żebym sobie to wszystko wyobraził, co on mi chce powiedzieć, co mi Duch Święty chce powiedzieć przez to słowo. Co mnie czeka? Praca takiego folusznika polegała na przygotowaniu tkanin przed wykonaniem z nich odzieży, a także na czyszczeniu ubrań. Folowanie, na przykład folowanie wełny, polegało na spiliśnianiu materiału, zagęszczeniu włókien na potrzeby produkcji sukna. I żebyśmy mieli pewien jeszcze uzupełniony obraz, odwołam się do średniowiecza. Podam taki przykład z historii, na uczynić zrozumiałem to słowo. Jedno słowo, zobaczcie, jaką ma historię. Otóż w średniowieczu wełna była głównym towarem eksportowym w Wielkiej Brytanii. Wtedy nazywało się to Anglią. W XIV wieku było 3 razy więcej owiec niż mieszkańców Anglii. Dlatego też foluszników rzemieślników stanowiących ogniwo łączące tkaczy, farbiarzy, kupców było również bardzo dużo. Było to bardzo przykre zajęcie. Jeden z najgorszych zawodów, jakie można sobie wyobrazić. Zaraz potem dlaczego. Kiedy wszędzie się surową wełnę, przerabia się ją na luźno tkany materiał, tłuszcz usprawnia cały proces. Potem folusznicy muszą usunąć ten tłuszcz, żeby wełna stała się dość miękka. Trzeba było ją ugniatać przez ponad 2 godziny stopami. Wiecie w czym? W ludzkim moczu. Stosowano mocz, bo po tygodniu lub dwóch stawał się bogatym źródłem amoniaku, który świetnie sobie radzi z tłuszczem. Nie było wtedy żadnych zakładów chemicznych. Do obowiązków foluszników należało też zbieranie moczu, czyli taki folusznik chodził z wiatrem od domu do domu i zbierał mocz. Ludzki mocz, zwierzęcy. To straszne, prawda? Po wielu godzinach deptania stopami w moczu uzyskiwano tkaninę, w której szyto szaty. Szaty dla rycerzy, szaty dla biskupów, szaty dla papieża, szaty dla kierków, dla kupców, dla również naukowców średniowiecznych. Białe szaty. Żeby zrobić coś czystego, trzeba dotknąć próg. I nie mam na myśli tutaj metafory wejścia do grzechu przez sprawianie grzechu. Ale żeby oczyścić kogoś z grzechu, trzeba wyjść w konsekwencje tego grzechu czasem. Ci, którzy z was modlą się wstawienniczo za innych grzeszników, doświadczyli ataków swojego ducha i wiedzą o czym. Gdyby nie folusznicy, ludzie średniowiecza byliby jak na plaży nudystów. I dzisiaj oglądalibyśmy obrazy średniowiecznych mistrzów holenderskich lub włoskich w postaci gołych postaci. Gdyby nie oni, całe średniowiecze żyłoby we wstydzie. Ale fakt, zajmowali się najludniejszą robotą. I teraz pomyśl o tym, co mówił Jeremiasz. Oczyść swoje myśli, oczyść swoje serce Jerozolimo. Używa tam takiego słowa, które oznacza właśnie folowanie. Deptanie nogami w celu zmiany barwy. Co chce Duch Święty ode mnie, pytam się i od ciebie przez to słowo, skoro
bym mógł zobaczyć swoje wnętrze i wydobyć na jaw przed Bogiem całą zawartość splamionych myśli. Chrystus, gdy wszedł na górę Tabor w dniu przemienienia, tak intensywnie został prześwietlony blaskiem miłosierdzia Ojca, że zapisano w Ewangelii zdumiewające słowo, iż żaden foluszny na ziemi nie byłby w stanie tak wybielić tych żar. Dlaczego nam napisano o tych foluszników? Posłuchajcie tego tekstu. Po 6 dniach, to jest aluzja do 6 dni stworzenia świata, Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaprowadził ich samych osobno. Wygląda na to, że każdego z nich osobno wprowadzał. Na górę wysoko. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdołał. Pytanie. Pytam samego siebie, medytując ten tekst, będąc posłuszny Duchowi Świętemu, który przez proroka z Nowego Targu skierował go do mnie. Jakiego oczyszczającego środka użył Jezus, by oczyścić szatę? Bo my jesteśmy szatą Kościoła. My jesteśmy ciałem Kościoła i szatą Kościoła. Wszyscy wiemy, że chrześcijanie, katolicy są ciałem Kościoła, ciałem Chrystusa. Ale ciało potrzebuje przykrycia. Co przykrywa ciało? Co przykrywa wstyd Kościoła? Modlitwa. Czyja? Twoja. Co daje godność temu Kościołowi? Twoja modlitwa. Czy to znaczy, że mam dreptać w moczu, żeby oczyścić brud tego Kościoła? Jakiego oczyszczającego środka użył, by nas oczyścić i by nam powiedzieć, przekazuję Ci tą misję oczyszczenia Kościoła? Otóż On użył krwi swojej. Ten boski folusznik. Krwi najdroższe. I trzeba być bez serca, by się tym nie strząsnąć. Najbrudniejsze dzieło świata dokonał najczystszą krwią swoją. Skrucha w kontemplacji tej prawdy daje oczyszczenie sumienia, jakiego nikt sam sobie żadną pokutą nie wyprodukuje. Bo skrucha jedynie jest przyjęciem krwi oczyszczenia. Mówię wam nie w swoim imieniu, a jeśli kłamie, niech mnie piorun z nieba zabije. A jeśli mówię prawdę, to niech ci, którzy nie słuchają, już nigdy nic nie usłyszą. Jeśli nie uciekniemy się do krwi Chrystusa, inna krew nas zaleje. Jeszcze was to nie wstrząsa, ludzie o kamiennych sercach?